Siemaneczko, znowu dzisiaj kukirin gości na kanale, tym razem dwa kukiriny, które już przetestowałem na swoim kanale, a wy cały czas pytacie w komentarzach, żebym wam pomógł wybrać, czy kukirin G2 Master, czy kukirin G3 Pro. No ja bym nie miał takiego dylematu akurat, wiedziałbym, którą hulajnogę wybrać, powiem wam na końcu, którą bym wybrał, natomiast no faktycznie te hulajnogi są podobne do siebie troszkę, nawet bardzo, natomiast mają pewne różnice. Może nie do końca wyłapaliście jakie, więc może zacznijmy od tego, że pokażę wam, na czym polega różnica między tymi dwoma hulajnogami. Zaczynamy! Na pierwszy rzut oka faktycznie te hulajnogi wydają się takie podobne do siebie. Z daleka to może faktycznie by ktoś nie rozpoznał, czy to jedzie Kukirin G2 Master, czy Kukirin G3 Pro, ale spójrzcie tylko na te hulajnogi tak dokładniej troszeczkę. Ta G2 Master ma troszeczkę chudszy, węższy dek, ta ma troszeczkę szerszy, widać, że jest taka bardziej masywniejsza. G3 Pro po prostu jest bardziej masywna, mięsista. No i teraz taka kolejna rzecz konstrukcyjna, zobaczcie, tutaj macie łącznik deku ze sztycą, wygląda on w ten sposób, z profilu wygląda tak, przekręcę kierownicę, natomiast zobaczcie, jak to wygląda w G3 Pro, tu jest podwójny taki łącznik, dosyć masywny, bardziej bym powiedział masywny, więc no, to raczej jest nie do urwania, natomiast to, jakby się tak bardziej postarać przy dużych hopach, dużej wadze, no nie wiem, natomiast bardzo mi się podoba, że tutaj jest schowany ten port ładowania hulajnogi. Szkoda tylko, że jeden, bo w G3 Pro macie takie porty dwa, więc tą hulajnogę naładujecie chyba w 5-6 godzin bodajże do pełna, bo macie dwie ładowarki w zestawie po 2 ampery, natomiast G2 Master chyba z 11 godzin się ładuje. Także to jest kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Druga sprawa dosyć kluczowa to bateria. W Kukirin G3 Pro jest wyjmowana bateria, można sobie ją ładować poza hulajnogą, natomiast w G2 Master już czegoś takiego nie zrobicie. Po prostu hulajnogę można tylko naładować, mając hulajnogę w garażu, w domu, gdzieś tam. A tutaj wystarczy sobie wyjąć tą baterię i można naładować samą baterię poza hulajnogą. To jest dosyć istotny element, także jeśli macie zamiar ładować sobie hulajnogę w garażu i nie ma problemu, żeby ją wprowadzić, to spoko, ale jeśli mieszkacie na przykład w bloku i chcecie sobie ją wprowadzić gdzieś tam do piwnicy, a baterię naładować w domu, no to wtedy G3 Pro, wiadomo. No i teraz ktoś powie, no ale dobra, Kukirin G2 Master ma dwa silniki po 1000 W, a G3 Pro ma dwa silniki po 1200 W, więc jest mocniejsza. I co? No i zobaczcie sobie, test prędkości pokazał, że przyspieszają dokładnie tak samo, natomiast oczywiście G3 Pro jest troszkę szybsza, bo pojechała 65 na godzinę, ta pojedzie 60 na godzinę, no ale czy to jest jakaś taka duża różnica, która spowoduje to, że wybierzecie akurat tą hulajnogę, a nie tą drugą, bo jedzie 5 km na godzinę więcej? No nie sądzę. Regulowana kierownica w G2 Master kontra brak regulacji wysokości kierownicy w G3 Pro. Czy to wam robi jakąś różnicę? Czy będziecie korzystać z regulowanej wysokości kierownicy? Na pewno zastanówcie się, bo regulacja wysokości kierownicy raczej przeznaczona jest do tego, żeby małe dziecko mogło się bardziej komfortowo przejechać taką hulajnogą. Natomiast czy puścicie na hulajnogę, która osiąga prędkość 60 na godzinę z wagą 80 kg, tak jak ja, dziecko, które waży, nie wiem, 15-20 kg i wtedy ta hulajnoga może pojechać, nie wiem, 75 na godzinę? No raczej nie, to jest taka rzecz, która jest, ale raczej wam się nie przyda, więc na to akurat bym nie patrzył. Czy komfort podróżowania ma dla was znaczenie? Jeśli tak, no to słuchajcie, w G3 Pro te sprężyny są naprawdę mięciutkie, fajne. Bardzo wygodnie się jeździ na tej hulajnodze, jest komfort po prostu porównywalny, nie wiem, z Mercedesem klasy S. Natomiast Kukirin G2 Master niestety fajne ma sprężyny, nie powiem, pomarańczowe, ładne. Wyglądają kozacko, natomiast są po prostu za sztywne i nawet regulacja tutaj za bardzo nie pomaga, więc tą hulajnogę to raczej bym polecił osobom, które ważą 120 kg, bo tyle maksymalnie można załadować na tą hulajnogę i wtedy może one będą się uginały tak jak trzeba, natomiast dla mnie zdecydowanie wolę komfort G3 Pro. Hamulce G2 Master, tarczówki G3 Pro, również tarczówki. Na czym polega różnica? W G2 Master zaciągniecie sobie ten hamulec ręcznie linką, tak totalnie mechanicznie,
Także wiecie, no kiedyś ona się zerwie, zabrudzi, będzie coraz ciężej chodziła. Tutaj jest hamulec hydrauliczny. Nie ma czegoś takiego jak linka, nie ma takiego czegoś jak zabrudzenie. I to zawsze działa. I to bardzo lekko i bardzo dobrze. Wystarczy delikatnie nacisnąć klamkę. Koło zatrzymuje się w miejscu. Także tutaj macie doprowadzony przewód z hydrauliką, z płynem. Tak jak w motocyklu, tak jak w samochodzie. Natomiast w takim klasycznym zacisku na linkę, no to wiadomo, siła hamowania zależy po prostu od siły, jaką macie w rękach. Niby droga hamowania podobna w obydwu hulajnogach, jak nie taka sama, no ale jednak takie rozwiązania macie w motocyklach, w samochodach. No i nazwa Pro do czegoś zobowiązuje, no tutaj musimy wiedzieć, na co wydajemy pieniądze. Teraz pokażę Wam taką drobną rzecz, na którą nie zwróciłem wcześniej uwagi, więc nie było tego w żadnej recenzji. Mianowicie chodzi o blokadę składania sztycy kierownicy. W G2 Master, jeśli sobie to odkręcimy, ten kurek, to zobaczcie, ta blokada kręci się dookoła własnej osi. I często podczas składania po prostu sztycy trzeba sobie naprowadzić tą blokadkę ręką, co jest takie trochę drażniące, bym powiedział. Natomiast w G3 Pro ktoś pomyślał nad tym i tu jest taka od spodu prowadniczka. Także tutaj jak odkręcimy sobie ten kurek, to ta blokada, słuchajcie, nie kręci się dookoła własnej osi. Jest po prostu już naprowadzona we właściwym miejscu, więc nie ma problemu. Wystarczy sobie to zakręcić i mamy zblokowaną sztycę. Taki drobny niuansik, ale jednak wiecie, no pro. Ogólnie z wyglądu, no zobaczcie, te błotniczki w G3 Pro jednak no wyglądają porządnie i są takie szerokie, fajne jak w motocrossie. Natomiast w G2 Master to jest takie malutkie błotniczki, troszeczkę może gorzej trochę wyglądają. Ten zobaczcie jak daleko wystaje, a ten tak 3-4 cm mniej, także nie ma tego zacięcia takiego motocrossowego. Natomiast z tyłu to widzieliście na recenzji, wygląda to jak wygląda, to jest taki błotnik hybrydowy, trochę tu, trochę tam. No takie średnie to rozwiązanie jest, natomiast tutaj macie, słuchajcie, full motocross. To jest porządny błotnik. Te błotniki są po prostu cudowne, piękne i w ogóle ten plastik, jaki zarąbisty jest. Naprawdę, to mi się podoba 10 razy bardziej niż tego typu rozwiązania, ale to są takie wizualne rzeczy, tak? Oświetlenie. Reflektory w obydwu hulajnogach są spoko. Niby tutaj jest podwójny, ale świeci tak samo dobrze jak ten, w którym i tak są w sumie 4 diody, więc robi robotę. Natomiast tak wizualnie, no komuś może bardziej odpowiadać ten niebieski tutaj napisik, który fajnie odbija światło od drogi czy ścieżki rowerowej, jak sobie jedziecie na hulajnodze. No po prostu tak się ładniej prezentuje akurat G2 Master wizualnie. Oczywiście po zmroku. Natomiast muszę tu zwrócić uwagę na tylne światło stopów G3 Pro, które wygląda jak ze ścigacza. A w G2 Master bardziej jak z motorynki, więc jeśli lubicie kolorowo, no to G2 Master. Jeśli ma być agresywnie, klasa Moto GP, no to G3 Pro. Także takie mniej więcej są różnice między tymi dwoma hulajnogami, więc sami sobie musicie tak naprawdę odpowiedzieć, czego potrzebujecie, bo ja nie wiem, jakie kto ma warunki, nie wiem, mieszkaniowe, czy ma garaż, czy ma jakąś piwnicę, czy ile tam waży, powiedzmy. Natomiast ja wybrałbym zdecydowanie G3 Pro, z tego względu, że po prostu jest dużo bardziej komfortowa. Naprawdę na tej hulajnodze komfort jest nieporównywalny z tą hulajnogą. Jeszcze tutaj pojawiały się te problemy, zresztą pisaliście w komentarzach, że u Was też był problem z oponą, która się telepie, więc po co macie się denerwować? Tutaj macie taki komfort, że po prostu lepszego już nie odczułem nigdy, jeżdżąc na hulajnodze elektrycznej, a uwierzcie mi, wiele tych hulajnóg mam i testowałem wiele, jeszcze wiele czeka na testy i już tak wstępnie sobie pojeździłem, więc przekrój mam naprawdę ogromny. No może nie na wszystkich jeździłem, ale na tych, co jeździłem, to G3 Pro to jest po prostu topka, jest mega, mega wygodna, natomiast ta taki średniak, bym powiedział, i to taki, jeśli chodzi o komfort oczywiście, taki poniżej tej średniej troszeczkę. Natomiast no nie ma tragedii jakiej, żeby nie było. Tak patrzę jeszcze na te hamulce, no jednak hydraulika robi tą robotę. Kiedyś byłem jakoś tak sceptycznie nastawiony do tego, że tam, a co za różnica, przecież są tarczówki, ale jednak jak się troszeczkę tak dużo jeździ na tych hulajnogach, to jednak, zresztą ludzie zmieniają w ogóle hamulce takie na linkę, właśnie na hydraulikę, to też może o czymś świadczyć, więc jeśli nie chcecie się z tym sami bujać, no to warto po prostu kupić hulajnogę, która już to zainstalowane po prostu ma.
No i żeby nie było, ja do G2 Mastera absolutnie nic nie mam. To jest bardzo dobra hulajnoga w dobrych pieniądzach. Tutaj niestety musicie dołożyć parę groszy więcej, ale moim zdaniem, jeśli miałbym Wam doradzić, którą hulajnogę wybrać, to naprawdę warto dołożyć do tej hulajnogi, bo po prostu nie pożałujecie na pewno. A ci, co na niej jeździli, ci, co ją mają, mogą Wam potwierdzić w komentarzach, bo czytałem wielokrotnie, że to jest po prostu petarda. To jest super, naprawdę bardzo dobra hulajnoga. Oczywiście aspekty prawne możemy pominąć, bo obydwie hulajnogi ważą po prostu więcej niż 30 kg, więc... No ale tak to już jest. A może w ogóle nie potrzebujecie żadnej z tych hulajnóg, ani G2 Mastera, ani G3 Pro, tylko jeszcze jakiejś innej. I taką możecie sobie znaleźć na stronie sklepu geekbuying.pl, z którego te dwie hulajnogi do mnie przyszły na testy. Także do wyboru, do koloru. A tymczasem kończę ten odcinek. Napiszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania do mnie. No i oczywiście dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco i przede wszystkim kliknijcie dzwoneczek, bo bez tego nie dowiecie się o najnowszym filmie. Trzymajcie się, cześć!